Don't Bring Me Down. To wielki przebój grupy Electric Light Orchestra. A w naszym studiu nocnym gość Phil Bates. Witam, dobry wieczór. Hello, thank you. Hello. I Łukasz, który będzie nam pomagał w tłumaczeniu. Jesteśmy wszyscy zmęczeni, Phil też, Łukasz też, dlatego ten wywiadzik będzie krótki, ale myślę, że treściwy. I może zacznijmy od tego, że Phil, brałeś udział w wielu trasach w Polsce, czy to z Electric Light Orchestra w latach 90., czy później ze swoimi solowymi projektami. Jak twoim zdaniem zmienił się nasz kraj od tamtych lat? In 1992-93 things were very different. Traveling was almost impossible. W 92 roku, w 90 latach było trudno, podróżowanie też było nie najłatwiejsze, ale co się nie zmieniło od lat, to że publiczność zawsze jest wspaniała i Phil kocha tutaj przyjeżdżać i grać dla polskiej publiczności. How fantastic they have always been and how much they enjoy the music, and you know, we always love to come to, you know, to Poland. Oczywiście muzyka Electric Light Orchestra to jest muzyka fantastyczna, która od lat 70. jeszcze z nami jest. Dobrze, to zapytajmy teraz, Phil, wykonujesz utwory z Electric Light Orchestra od wielu lat. Co jest takiego w tej muzyce, że ona jest taka ponadczasowa? It's like the Beatles really, that from one generation to another, to another, to another, they find... Zwyczajnie to są bardzo dobre piosenki, które rezonują i są podchwytywane przez kolejne pokolenia słuchaczy. Tak więc tutaj chyba nic więcej dodać nie można. Każdy, kto zna te piosenki. They resonate, you know, with different generations, so they're just great songs. Chciałbym zapytać cię jeszcze, że kiedyś miałeś swój program radiowy w Capital Radio Abu Dhabi. Jak wspominasz ten czas i to doświadczenie? Tak pytam, ponieważ sam jestem radiowcem. I'm not good at radio broadcasting, but that show that was with my wife Jo, and we because we were playing in Abu Dhabi. Nadawanie wówczas w swoim programie to nie było coś, czym czuł się najlepiej, ale muzyka, którą puszczał w trakcie audycji, podobała się ludziom przy okazji, jak był wówczas w Abu Dhabi, i po prostu ta krótka historia w jakiś sposób trwała, ale też nie była to jakaś nadzwyczajnie długa. It was only a short time, it wasn't a long time, but had a good following. People liked it, but it wasn't because of me, it was the music. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie, jak podobała ci się dzisiejsza publiczność i żebyś powiedział po prostu, jakie masz wrażenia po tym koncercie? I was surprised so many young people, I mean very young people, but było wielu młodych słuchaczy, co można było zobaczyć przed sceną. Wszyscy, zdaje się, mieli bardzo dobry czas, dobrze się bawili, to było też widać. Pewnie też w telewizji, więc był dobry czas. Phil, thank you very much. Dziękuję bardzo. Łukasz, dziękuję bardzo, a my słuchamy Roll Over Beethoven.